Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich zgromadzonych. W dniu dzisiejszym czcimy bohaterów poległych w konflikcie zbrojnym o kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej w styczniu 1919 roku. Organizatorem uroczystości jest gmina Zebrzydowice, Śląski Oddział Straży Granicznej imienia nadkomisarza Józefa Bocheńskiego Braci Bożu, parafia pod wyzwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kończycach Małych oraz parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zebrzydowicach. O zabranie głosu proszę księdza kanonika Mariana Brańkę. Miejsce, na którym stoimy, jest cmentarzem parafialnym w Zebrzydowicach. Tutaj, w tym miejscu, co roku spotykamy się z uczniami, z młodzieżą, spotykamy się z mieszkańcami z okazji Święta Niepodległości, jak również i 3 maja. Modlimy się za poległych i ofiary wojny, za wszystkich zmarłych, których groby znajdują się na tym cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie, a zwłaszcza za wszystkich poległych i ofiary ostatnich wojen. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Panie, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela, przez Chrystusa Pana naszego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odczytany uroczysty apel w intencji poległych w obronie Śląska Cieszyńskiego. Kolejno nastąpi złożenie kwiatów i dzniczy pod mogiłą żołnierzy na tutejszym cmentarzu oraz pod krzyżem w miejscowości Kończyce Małe, gdzie poległ dowódca pododdziału z 12. Wadowickiego Pułku Piechoty, major Wojska Polskiego Cezary Haller. Panie majorze, proszę o odczytanie apelu poległych. Śląska Cieszyńskiego. Dajemy dziś do uroczystego apelu poległych na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach, przed mogiłą 7 nieznanych żołnierzy, bohaterów poległych w walce z najazdem czeskim w obronie ziemi śląskiej, aby uczcić pamięć wszystkich rodaków, którzy walczyli o zachowanie polskości na ziemi Śląska Cieszyńskiego oraz niepodległość i kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Stajemy tu, by przywołać pamięć wszystkich, szereg,
Zapraszam do złożenia kwiatów i zniczy. Dziękuję za udział w uroczystości. Chodź, chodź! Drogo! Nie wiem, jak to tylko. Ty się zapiszesz. Drogo!
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze się radowali Twoim darem, z którego czerpiemy nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech dobry Bóg da wieczny pokój poległym w obronie naszej ojczyzny, a nam wyjedna potrzebne łaski, abyśmy mogli żyć w spokojnym czasie, w czasach pokoju. Serdecznie dziękuję wszystkim zgromadzonym na naszej uroczystości. Pragnę podziękowania złożyć na ręce panów wójtów, na ręce pana wójta Andrzeja Kądziołki oraz pana Karola Świtkowskiego. To tutaj bądź druk pana Świtka. Oraz księżom proboszczom, księdzu gospodarzowi tego miejsca, kanonikowi Edwardowi Kobiesa oraz księdzu dziekanowi, księdzu kanonikowi Marianowi Brańce. Zaproszeni, którzy uświetnili naszą obecność, są również zaproszeni na poczęstunek, który będzie po uroczystości kościelnej w zamku w Kończycach. Dziękujemy wszystkim za obecność. Niech Pan nam błogosławi i sprzyja. Amen.
Kogo? Własność? Ja mam. Mam.